Z miasta Bitelsów wita Państwa serdecznie Dariusz Szpakowski. Wraz ze mną ten mecz komentować będzie Jacek Laskowski. Kiedy mówimy o meczu Liverpoolu z Chelsea, nie sposób nie wspomnieć o Fernando Torresie, który w ostatnich latach występował w barwach obu drużyn. Torres spędził w Anglii 8 bardzo owocnych sezonów, strzelając 80 bramek w 213 meczach. Znacznie lepsze statystyki ma jednak z występów w Liverpoolu, gdzie strzelił aż 65 bramek w 102 meczach. Na ekranach widzą Państwo, w jakim ustawieniu zagra dzisiaj Liverpool. Zagrają systemem 4-3-3 ze skrzydłowymi wspomagającymi pomocników w dostarczaniu piłki napastnikom. To ustawienie pasuje do stylu opierającego się na posiadaniu piłki i krótkich podaniach. Skrzydłowi próbują rozciągać szyki defensywne rywali, a w razie potrzeby schodzą do środka, żeby rozegrać piłkę z pomocnikami. Realizator prezentuje nam teraz dzisiejsze ustawienie Chelsea. W ataku i w pomocy po trzech zawodników, obrona czteroosobowa. Dobry podział ról. Tak się dziś gra, to jest efektywne. Szeroko ustawieni boczni. Jorginho! No i piłka niestety leci wysoko nad bramką. Mane. Wijnaldum. Salah. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. Marcos Alonso. Kante. Hazard. Ma możliwość zagrania do kolegi. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Mają teraz trochę miejsca. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Salah. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Henderson. Pedro. Azpilicueta. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Salah. Roberto Firmino. Marcos Alonso. Morata. Liverpool wznowi od wrzutu z autu. Lovren. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Udany atak i w dodatku nie jest sam. Wspierają go partnerzy. Eden Hazard. Marcos Alonso. Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Rzut rożny dla Chelsea. Pedro z rożnego w pole karne. Oddalają grę od strefy obronnej. No, strzela! Salah. No, udało się przejąć. Mane. Roberto Firmino. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Rzut rożny dla Derec. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Wijnaldum. Roberto Firmino. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Kante. Gwizdek, rzut wolny. Lovren. Mane. Salah.
kapitalnie przyjął, mimo że cały czas go atakują. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Kante. The Blues czeka trudny mecz. Przeciwnicy już zapowiedzieli, że postawią im trudne warunki. Roberto Firmino. Wijnaldum. No, może być groźnie. Dobra okazja. Piłka opuszcza boisko. Będzie rożny dla Liverpoolu. Piłka z rzutu rożnego. Lovren! No, można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Out dla Liverpoolu. Mane. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Marcos Alonso. David Luiz. Cesc Fabregas. Morata. Jorginho. No, może być groźnie. Chelsea atakuje. Ten strzał może im dać prowadzenie. Nie będzie bramki. Bramkarz łapie piłkę. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Fabregas. Marcos Alonso. Piłka wraca do Hazarda. Hazard. Dogranie na bliższy słupek. Ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej. Wszystko już gotowe do wznowienia gry po przerwie na Anfield. Przed nami druga połowa tego meczu. Ponownie celnie podaje. Znowu celne podanie tego zawodnika. Henderson, Roberto Firmino. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Jorginho. Pedro. Aut na wysokości pola karnego, jeśli dobrze to rozegrają, mogą zaskoczyć obronę. Kante. Hazard, do niego piłka jest przy bliższym słupku. I piłka wybita do przodu. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Pedro! Koniec ataku, nie będzie zagrożenia. Piłka poza boiskiem, rozpocznie za moment bramkarz. Skrzydłem ruszyli do przodu The Reds. Nikt im specjalnie nie przeszkadza. Czy będzie prowadzenie? Tak! Jest upragnione prowadzenie! Wspaniale to zrobił! Nie ma co się dziwić euforii kibiców. To naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę. Z takiej odległości to w zasadzie musi strzelić bramkę. Dobrze wyprzedził obrońcę. Świetnie to przemyślał. Przeciwnik wznawia grę po bramce, dającej prowadzenie Liverpoolowi. Morata. Hazard. Morata. Kiepskie krycie, no i napastnik teraz Kante! Strzał został zablokowany. Broni się Liverpool, rzut rożny dla przeciwników. Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi. Zgrywa do tyłu. Out dla Chelsea. Azpilicueta. Morata. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Czeka teraz na partnerów. Salah. Roberto Firmino. Bardzo dobry odbiór. Barki. Kante.
Azpilicueta. Chelsea z piłką coraz bliżej pola karnego drużyny przeciwnej. Roberto Firmino. Wijnaldum. Roberto Firmino. Jorginho. Eden Hazard ma mnóstwo miejsca na skrzydle. Wijnaldum. Roberto Firmino. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Dobre, dalekie wybicie. Roberto Firmino. Jest okazja do strzału. Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Kante. Barkley. Marcos Alonso. Wspaniale przechwycił. Mane. Roberto Firmino. Wijnaldum. Równoczesna zmiana w obu drużynach. David Luiz. Barkley. Kante. Morata. No, kto przejmie tę piłkę? Salah. Lalana. Wijnaldum. Alexander Arnold. Liverpool wciąż przy piłce. Sędzia puszcza grę. Dośrodkowanie, popatrzmy. Walczą tam w polu karnym o pozycję. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie wykończył głową tę akcję. W powietrzu jest za mocny dla rywali. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2-0. William. Kante. Barkley. Roberto Firmino. Lalana. Salah. No, zdecydowanie nie jest w formie. Stać go na znacznie więcej. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Hazard teraz sam na skrzydle. Dośrodkowuje. Centra na bliższy słupek. Bramka kontaktowa. Zostało jeszcze tylko kilka minut, ale jeśli nadal będą tak atakować, to kto wie, czy nie uda się wyrównać, a może coś więcej. Trzeba tylko jeszcze trochę przyspieszyć. Trener też to pokazuje. Łatwo nie będzie. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Roberto Firmino. No, bramkarz mocno i daleko na połowę rywala. Przed nami ostatnie 6 minut regulaminowego czasu gry. Hazard. Wijnaldum. Salah. Roberto Firmino. Alexander Arnold. No aż miło popatrzeć na ich dzisiejszą grę. Tak, piłka cały czas wędruje od nogi do nogi. Liverpool, uderzenie w stronę bramki. Marcos Alonso. Będzie teraz zmiana w Chelsea. Barkley. Morata. Hazard. I to już ostatni gwizdek.